nie da się od niej wziąć urlopu, ale można nauczyć się zarządzać w taki sposób dobry i efektywny, aby znacznie ograniczyć jej wpływ na życie. Jest z diabetykiem całą dobę, dzień po dniu, rok po roku. Cukrzyca, choroba przewlekła, jak postępować z nią na co dzień, jak sobie radzić w różnych sytuacjach, jak ją kontrolować, jak żyć, żeby nie przyćmiła radości życia. Witam Państwa w programie, bo zdrowie jest najważniejsze. Dzisiaj rozmawiamy ze specjalistą, diabetologiem, panią Agatą Wroną-Wiązek. Witam serdecznie. Dzień dobry i witam Państwa. Pani doktor, bo zdrowie jest najważniejsze, czy to prawda? Niewątpliwie. W zasadzie nie ma takiej rzeczy, której nie można by zrobić albo się podjąć, po prostu spróbować. Jeżeli człowiek nie jest sprawny, nie jest zdrowy, nie ma takiej radości życia z tego powodu, że zdrowie nie jest problemem. We wstępie mówiłam, że od cukrzycy nie ma urlopu. Jest z nami cały czas. Ale cukrzyca nie jedno ma imię. Są różne typy tej cukrzycy. Może wytłumaczmy widzom, co to jest cukrzyca numer jeden, typ pierwszy, typ drugi. Czym one się różnią? To prawda, że z cukrzycą trzeba się zaprzyjaźnić, niestety. Jest to choroba, ale dopóki nie powoduje, nie przebiega z powikłaniami, to w zasadzie pacjent niewiele odczuwa, nie widzi tego, że jest to problem. Chyba że w cukrzycy typu pierwszego. Jest to typ, który głównie występuje u osób młodych i u dzieci i od samego początku niestety wiąże się z dużym reżimem w postępowaniu zarówno pacjenta, jak i rodziców. Pierwszy typ cukrzycy to taki, który przebiega zniszczeniem od samego początku komórek beta, które wydzielają insulinę. W momencie, kiedy już jest tak dużo zniszczonych komórek w procesie autoagresji, ujawnia się cukrzyca. Od tego momentu pacjent jest już, można powiedzieć, skazany na leczenie insuliną i tylko insuliną. W typie drugim mamy do czynienia z pacjentami starszymi, którzy nie odczuwają zwykle przez długie lata, nawet do 8 lat może trwać ten okres, kiedy cukrzyca nie ujawnia się, a oni nie są leczeni. Już pomału zaczynają się pojawiać powikłania, przymierza się jakby ta cukrzyca do swojego pełnego obrazu. I tutaj nie wymaga od początku leczenia insuliną, nie jest to choroba związana z niszczeniem komórek beta. Jest to jakby troszkę zupełnie inny rodzaj choroby. Jest to typowo choroba metaboliczna, taka, która wiąże się często z nadciśnieniem, z zaburzeniami gospodarki tłuszczami, z chorobą wieńcową. Ma też inny przebieg, inny typ pacjentów. Praktycznie 90% chorych z cukrzycą typu drugiego to są pacjenci z otyłością lub nadwagą. Tylko 10% ma prawidłową wagę. Kto jest narażony na cukrzycę? Jakie symptomy powinny nas niepokoić? Cukrzyca typu pierwszego nie jest chorobą dziedziczną, aczkolwiek w rodzinie przewijają się poszczególne typy. Pierwszy, drugi można prześledzić, że tak jest, natomiast nie dziedziczy się. Cukrzyca typu drugiego to cukrzyca, która przebiega z taką predyspozycją do zachorowania, z tego powodu, że łączy się z otyłością, łączy się z nadciśnieniem, a są to choroby, które lubią występować w rodzinie. Jak prześledzimy poszczególne pokolenia, to babcia, dziadek, rodzice, gdzieś pojawiają się, one się mieszają, jakby te choroby metaboliczne. Możemy się spodziewać częściej cukrzycy wówczas, gdy mamy nieprawidłową wagę, gdy lubimy taki osiadły, spokojny tryb życia. Jeżeli w młodym wieku pojawia się nadciśnienie, to już są takie sygnały, że również należy zbadać poziom cukru. Jeśli chodzi o pierwsze objawy, które występują w cukrzycy, typu pierwszego one są zwykle bardzo gwałtowne. Okres 2-3 tygodni to taki, który może zaniepokoić pacjenta, bo jest to szybki spadek masy ciała, jest to bardzo duże pragnienie do picia i wielomocz. Praktycznie
w ciągu tych 2-3 tygodni powinno być postawione rozpoznanie. W okresie, kiedy mamy taki duży dostęp do literatury, do internetu, w zasadzie każdy dorosły człowiek powinien spodziewać się, że te objawy mogą oznaczać cukrzycę. W cukrzycy typu drugiego nie muszą takie objawy występować lub występują one przez jakiś czas, miesiąc, 2 miesiące, a potem wyciszają się zupełnie i pacjent jakby o nich zapomina. W tym momencie cukrzyca jest zwykle wykrywana przypadkowo, na przykład w czasie jakichś badań okresowych do pracy, podczas wizyty w gabinecie lekarskim, bo ktoś na przykład leczy się z powodu nadciśnienia, albo zupełnie na zasadzie takiej wizyty u cioci na imieninach, a co robisz, a to zmierz cukier również u mnie. Pani doktorze, taką główną przyczyną, sprawcą w sumie tej choroby, to jest zły tryb żywieniowy. Niestety tak. Tryb życia. Niestety tak. My zapominamy trochę o tym, że nasza genetyka i wszystko, co wiąże się z rozwojem człowieka na przestrzeni tysięcy lat, nie zmienia się tak gwałtownie, jak postęp technologii, który pozwala nam na ograniczenie ruchu, na to, że mamy fantastyczny dostęp do pożywienia, czego kiedyś nie było. Zawsze taki mój przykład, który lubię przytaczać, to, że kiedyś człowiek przez 2 tygodnie szukał jedzenia, musiał to robić w sposób bardzo aktywny, potem najadł się. To jest też taki mechanizm, w którym, który łączy się z cukrzycą, to jest oporność na działanie insuliny, czyli potrafiliśmy tak fantastycznie zgromadzić energię, która przez jakiś czas została spożyta, przez krótki czas, a my ją potem umieliśmy fantastycznie oszczędzać na następne 2 tygodnie, w których też nikt nie spał, tylko dalej szukał, prawda? Teraz mamy zupełnie odwrotne niestety sposoby w każdej chwili. Jedzenie do nas przychodzi. Tak, reklamy. Otóż to. Natomiast my oszczędzamy kalorie w każdy możliwy sposób. Natomiast nasz organizm nadal jest oporny na działanie insuliny. Wobec tego jest predysponowany do powstawania chorób metabolicznych. To co jest ważne w diecie? Czy ograniczenie kalorii, czy ilość cukru, ilość tłuszczu? W diecie najważniejsze jest to, żeby dieta była zbilansowana. Czyli powinniśmy zjeść tyle, aby utrzymać prawidłową masę ciała. Możemy to zrobić tylko w ten sposób, że zjadamy tyle, ile możemy wydać tych kalorii. Możemy ich wydatkować. Jeżeli z jakiegoś powodu nasz wysiłek fizyczny zmienia się, no chociażby możemy porównać, chociaż to już chyba nie najlepsze porównanie, jak poruszają się dzieci, jak porusza się człowiek, który uczy się na przykład do matury, do egzaminu, jak porusza się 35-latek, a 80-latek, to nie możemy się spodziewać, że będziemy przez całe życie jeść tak samo, prawda? Przynajmniej powinniśmy zwrócić na to uwagę. Również zmiany hormonalne w trakcie naszego życia powodują, że dochodząc do okresu na przykład okołomenopauzalnego u kobiet, jakby na początku już powinnyśmy zmienić nasze jedzenie, bo na pewno będzie to okres, kiedy te kalorie będzie trudniej spożytkować. I warto je już ograniczyć na początku, bo potem walka z tym, co już dodamy, jest bardzo trudna. Oczywiście proste zasady, nie ma, moim zdaniem nie ma jakiejś cudownej diety. Proste zasady, które należałoby wprowadzić, to po prostu jedzenie regularne. 3 godziny to jest takie optymalne spożywanie posiłków. Mamy wtedy 5 posiłków, nie ma okresu jakiegoś szczególnego głodu, kiedy wracamy. Nie ma najadania się, tak, prawda? Wracamy powiedzmy do domu po dłuższej przerwie i rzucamy się na lodówkę, prawda? Wtedy wszystko możemy wymieść praktycznie, co tam jest, z wielką przyjemnością, jeszcze mało.
I to jest trudne oczywiście, ale jest to taka podstawa, prawda? Poza tym obecnie mamy bardzo wysoko przetworzoną żywność. Ona się wchłania bardzo mocno. Wszystko, co z tego posiłku uda się wchłonąć, to się wchłania, a my jesteśmy również przez wieki całe przygotowani do dobrego spożywania posiłków bogato-resztkowych. Niestety ta dieta, która jest smaczna, która jest taka gotowa, szybka w przygotowaniu, to nie jest ubogo, to nie jest bogato-resztkowa. To jest bardzo ubogo. Jak powinna wyglądać dieta człowieka chorego na cukrzycę? To zależy. W cukrzycy typu pierwszego musimy pamiętać o ograniczeniu węglowodanów prostych. A więc to, co mamy w cukiernicy, podstawowe takie proste ciasta, czekoladę, dużą ilość owoców, które zawierają dużo cukru. Nie dotyczy to wszystkich posiłków, które zawierają węglowodany, bo tutaj musimy stosować cały czas insulinę i mamy jakieś możliwości, żeby dawkami tutaj sobie odpowiednio regulować poziom cukru. Poza tym ta cukrzyca typu pierwszego występuje, jak wspomniałam, u ludzi młodych, u dzieci w okresie rozwoju. Nie możemy zabierać wszystkiego, co jest potrzebne ze składników pokarmowych. Natomiast oczywiście musimy zwrócić uwagę na spożycie cukru, nie tylko cukru, ale również tłuszczu i popatrzeć też dalej, jak wyglądają rodzice, jak wyglądają dziadkowie, czy będzie tendencja do przyrostu masy ciała, czy też nie. I tym możemy się w diecie w cukrzycy typu pierwszego kierować. Natomiast w cukrzycy typu drugiego, w zależności od tego, czy w momencie rozpoznania już nasz pacjent jest z nadwagą i otyłością, czy też jest osobą szczupłą, no to też będzie ograniczenie dotyczyło albo głównie węglowodanów prostych, albo staramy się już od początku zredukować masę ciała. I ta redukcja przebiega w dwóch torach. Staramy się wprowadzić pacjentowi dietę z ograniczeniem ogólnej liczby kalorii i wysiłek fizyczny, stosowny oczywiście do stanu pacjenta. Jeśli chodzi o szczegółowe takie zalecenia, na pewno trzeba zwrócić uwagę na węglowodany i na tłuszcze w diecie, również na tłuszcz, który jest jakby ukryty w tym, co zjadamy. To tak ze szkoły podstawowej pamiętamy, że 1 gram węglowodanów to są 4 kilokalorie, ale tłuszczów to jest 9. I jeżeli zjadamy nawet coś, co jest słodyczą i wydaje nam się, że to nie ma tłuszczu, to nie do końca jest prawda, ponieważ w batonikach, w cieście tego tłuszczu jest bardzo dużo i kalorie pochodzą zarówno z tłuszczów, jak i z węglowodanów w słodkich posiłkach. Także praktycznie ograniczenia dotyczą ogólnej liczby kalorii, ale również pozbycia się, troszkę ten żołądek trzeba oszukać, trochę go trzeba zapchać, trochę wrzucić rzeczy, które będą utrudniać wchłanianie, czyli zieleninę, czyli jakieś ogórki, paprykę, pomidory, to co będzie spowalniało wchłanianie kalorii, a wtedy możemy sobie pozwolić na więcej lub ewentualnie okupić to wysiłkiem fizycznym niestety. Pani doktor, a witaminy? Czy jest jakaś istotna grupa witamin, która jest ważna w diecie ludzi chorych na cukrzycę? Jeżeli nie ma ewidentnych niedoborów witamin, nie stwierdzamy, że jest niedobór konkretnej witaminy, to nie dodajemy suplementów diety w postaci jakichś bogato witaminowych preparatów. Natomiast są sytuacje, w których u każdego pacjenta, a czasami w cukrzycy bardziej, występują niedobory witaminowe. I to najczęściej dotyczy witamin z grupy B. Kojarzy się czasami z leczeniem, ze stosowanymi lekami przez nas.
czasami z powikłaniami już cukrzycy, bo polineuropatie cukrzycowe leczymy podając właśnie preparaty z grupy B, z grupy witamin B. Natomiast zdarzają się też niedobory witaminy B12, ale to nie dotyczy tylko i wyłącznie pacjentów z cukrzycą, tylko różne. A czy konkretne witaminy, które są niezbędne w diecie diabetyków? Takie same jak u wszystkich, jak w populacji osób zdrowych. Także zarówno A, C z grupy B nie dokładamy. W starszym wieku teraz jest troszkę taka moda na witaminę D3, prawda? Ale też suplementacja tej witaminy powinna być poprzedzona badaniem poziomu witaminy D3 i konkretnymi wskazaniami. Czyli czy występuje osteoporoza, czy są jakieś inne schorzenia, czy przytarczyc, czy choroby reumatyczne, czy choroby tarczycy. W ciemno nie podajemy witamin. A tak jeszcze ważny temat, pani doktor, dieta rodziny chorego na cukrzycę. Tak. Ja bardzo lubię, jak przychodzą szczególnie na pierwsze wizyty do nas pacjenci z osobą, która jakby jest odpowiedzialna za kuchnię. To jest wtedy dużo łatwiej. Jest to większe zrozumienie tematu i fajnie, jak cała rodzina w momencie rozpoznania choroby zaczyna tak troszeczkę przestawiać się na bardziej zdrowy tryb życia. Pacjent z cukrzycą to nie jest pacjent, który ma zjadać inaczej, który ma jakąś specjalną dietę. To jest pacjent, który ma odżywiać się zdrowo. Wobec tego dotyczy to całej rodziny. Całej rodziny, tak. Być może, że jest to dobry moment, żeby po prostu zmienić coś w swoim domu, w swojej kuchni, w swoim życiu. Poza tym nie jest dobre, żeby ktoś w rodzinie czuł się taki inny, że jemu się inaczej gotuje. Wszyscy jedzą, a mnie tego nie wolno, tak, prawda? Że nie wolno. No czasami trzeba tak psychologicznie, powiedzmy, wesprzeć, żeby komuś nie było przykro, prawda? Poza tym nie ma takiej potrzeby, żeby wszystkiego sobie odmawiać, szczególnie w starszym wieku. No nie możemy być tacy bardzo rygorystyczni, ale jakiś umiar w tym wszystkim, jakaś radość, zastąpienie jednej rzeczy inną. I myślę, że to jest wtedy najbardziej logiczne, najbardziej skuteczne. Nie odsuwanie osoby z cukrzycą raczej może być inspiracją dla zmian. Czego na pewno diabetyk nie powinien jeść i co powinien odsunąć? Na pewno diabetyk nie powinien jeść tłuszczów, które znajdują się przykładowo w kaszance, w podrobach wszelkich, w pasztetach. Wszystkie rzeczy, o których nie do końca wiemy, co jest w środku, czyli kupujemy gotowe, już zmielone, skręcone, szereg dodatków jest, które podnoszą poziom cukru. Przykładem pieczywo. Bardzo dużo związków, które podnoszą poziom cukru. Pieczywo pszenne, świetnie znane nam w tej chwili, smaczne i chętnie kupowane pieczywo w hipermarketach, w supermarketach. W zasadzie to są takie rodzaje pieczywa, które przyjeżdżają gotowe w workach. Myślę, że gdybyśmy zobaczyli, jak ono jest robione, to apetyt chyba byłby mniejszy. Chyba by nikt tego nie kupił. Niż kusi zapach, wygląd i smak. Także pieczywo również kupujemy różne. Gdzie, pani doktor? Dobrze byłoby kupować je w takich piekarniach, o których wiemy, jaka jest receptura. Powinniśmy kupować pieczywo, na którym jest napisane, co jest w środku. Skład, prawda? Niestety te opisy są zwykle małym drukiem, także jest trudno. Można pytać jeden drugiego, można pytać u nas w poradni. Też czasami proponujemy jakiś rodzaj pieczywa. Na pewno dobre pieczywo to takie, które jest ciężkie, które po prostu nie zajmuje dużo miejsca, ale waży dużo, prawda? Natomiast pieczywo leciutkie, no to praktycznie dmuchane, nie tak można zwane, się prawda? Nim najeść. Tak.
Co jeszcze w diecie? Myślę, że trzeba też zwrócić uwagę, niestety technologia przetwarzania wędlin w tej chwili jest dość, powiedziałabym, bardzo nawet zaawansowana. Tu musimy uważać. Mięso drobiowe, mięso przetworzone z dodatkiem różnych substancji konserwujących, poprawiających smak. No tutaj jest duży problem. Zalecenia typu kawałek szyneczki z drobiu takiego czy innego niestety kończą się czasami bardzo dużym wzrostem poziomu glikemii. Także trudno, musimy próbować. I do każdego posiłku powinniśmy dokładać chociaż odrobinę zieleniny, żeby po prostu powodować, że to, co jemy, będzie się gorzej wchłaniać. Na pewno będzie wtedy opóźniać wzrost poziomu glikemii po posiłku. Pani doktor, jak opanować wahania, skoki glikemii? To jest bardzo trudny problem. Namawiamy zawsze pacjentów, żeby w momencie, to dotyczy głównie typu pierwszego cukrzycy, to nie jest łatwe, bo to dotyczy osób młodych. Trudno rozmawiać się z pacjentem, który ma 18 czy 20 lat i opowiadać, że za 10 lat czy za 15 lat to może będziesz gorzej widział, może będziesz miał zawał. To jest w ogóle abstrakcja po prostu dla pacjenta. Fajnie jest, jeżeli się udaje. I bardzo ważny jest pierwszy okres po rozpoznaniu cukrzycy, żeby on był tak dobrze prowadzony, tak dobrze wyrównany, jak to tylko możliwe, bo wtedy jest to taka pamięć na całe życie i udaje się opanować właśnie te wahania, które jeśli się już przez pierwszy rok odpuści cukrzycę i pozwala się na to, że raz jest cukier 40, raz 400 i to jest cały czas takie nieuregulowane. To jest bardzo trudno. Nasz organizm uczy się zarówno rzeczy dobrych, jak i rzeczy złych i wahania glikemii są bardzo trudne do opanowania. W cukrzycy typu drugiego nie ma aż takiej chwiejności i wynika ona zwykle z nieprawidłowej diety, z niedostosowanego leczenia do zapotrzebowania rzeczywiście na insulinę u pacjenta i z wysiłku fizycznego, który jest na przykład niezaplanowany. Dlatego to są czynniki, które każdy z tych czynników wpływa na poziom glikemii i pacjent dobrze wyedukowany, na takich kolejnych wizytach staramy się to przekazać, że te czynniki wpływają na poziom cukru, czyli to, co jemy, leki, jakie podajemy i wysiłek fizyczny. Jeżeli zaplanujemy większy wysiłek, musimy zainterweniować albo lekami, czyli zmniejszyć na przykład już wcześniej poziom, dawkę podawanej insuliny, albo dojeść wcześniej niż po 3 godzinach. Zaczynać jeść już po godzinie, prawda? Jeżeli planujemy trening, jest to raz, dwa, trzy razy w tygodniu, to musimy to również ująć w naszych planach leczenia. Pacjent w cukrzycy może być w dużej części sam dla siebie takim prowadzącym tą chorobę. No ale nie tylko to nam pomaga. Mamy coraz lepsze, coraz bardziej zaawansowane technologie. Mamy oczywiście glukometry, które... Właśnie chciałam. Tak, które są... To było moje kolejne pytanie. Tak, które są świetnie dostępne. Pacjenci sami mierzą ten poziom cukru. Naturalnie. Krwi, prawda? Naturalnie. I to jest już sposób, żeby wyłapywać momenty, kiedy może być rozchwianie, powiedzmy w ciągu doby. Mamy też systemy monitorowania glikemii, które pozwalają założyć czytnik na 2 tygodnie i praktycznie przy jednym wkłuciu założonym pod skórę możemy sprawdzać poziom glikemii i tendencję przede wszystkim, czy będzie ten poziom rosnący, czy też odwrotnie. Co godzina, co pół godziny,
tak często, jak to tylko możliwe. Niestety barierą ogromną jest cena w tym momencie. Są z nowych technologii, już w zasadzie nie nowych, w cukrzycy typu pierwszego wszystkie dzieci, a wiele również osób dorosłych posługuje się pompami, które podają insulinę przez całą dobę i również mają systemy monitorowania glikemii. Również najnowsze pompy, chcielibyśmy mieć już pacjentów również w naszej poradni na takich terapiach pompowych i w tym kierunku zdążamy, mają blokady takich wahnięć, pokazują, wyłączają się wcześniej, kiedy cukier bardzo spada, a mogą też pacjenci sprawdzić, kiedy cukier wzrasta i również zainterweniować w odpowiednim momencie. No jest coraz więcej tych możliwości. Jaka jest przyszłość? Jaka jest przyszłość? Pacjenci chcieliby, żeby była sztuczna trzustka oczywiście, czyli takie urządzenie, które potrafiłoby zbadać poziom glikemii i zainterweniować odpowiednią dawką insuliny na ten poziom. Ale to jest bardzo trudne, bo przecież jeszcze są czynniki inne, które wpłyną na ten poziom, więc to, co zjemy, ten nasz wysiłek fizyczny, prawda? A czy stres ma wpływ? Oczywiście, tak, stres ma wpływ. Głównie to takie gwałtowne wzrosty glikemii, dlatego że hormony stresu, takie jak kortyzol, adrenalina, to są hormony przeciwstawne do insuliny, czyli powodujące właśnie wzrost poziomu glikemii, bo ten cukier jest nam tak naprawdę niezbędny do życia. W okresie stresu też możemy wrócić gdzieś do zamierzchłych czasów rozwoju, do ewolucji człowieka. Stres zwykle pojawiał się w sytuacji zagrożenia, prawda? Czyli człowiek musiał uruchomić mechanizmy, które pozwoliły mu na przykład na ucieczkę. A do tego, żeby uciekać, potrzebna jest glukoza. Do tego, żeby dobrze myśleć, żeby szybko podejmować decyzje, nasz mózg odżywia się glukozą. Wobec tego w sytuacjach takich właśnie newralgicznych dochodzi do wyrzutu glukozy zewsząd, skąd tylko uda nam się ją uruchomić, ale również do zahamowania wydzielania insuliny, która obniża poziom glukozy. Także mamy to wszystko. To jest takie fajne, dlatego że opiera się gdzieś tam daleko, daleko w historii, w rozwoju człowieka, a dochodzimy już do zaawansowanych technologii, które jak na przykład przeszczepienia wysp trzustkowych, prawda, które cały czas dzieją się na naszych oczach, ale nie jest to terapia ani jeszcze dostępna, ani nie wiemy do końca, na jak długo te przeszczepienia będą skuteczne. Czyli to takie wszystko łączy się, idzie do przodu, ale łączy się jednak z tą historią rozwoju człowieka. Pani doktor, taka bezpieczna dawka słodyczy, dzienna bądź tygodniowa? Bo raczej nie powinniśmy codziennie jeść słodyczy. To wszystko zależy od wysiłku, od tego, co robimy, od momentu, w którym te słodycze zjadamy, prawda? Wiadomo, że spożywanie glukozy łączy się z wyrzutem insuliny i potem też chcemy jeszcze więcej, bo jednak w warunkach fizjologicznych po wyrzucie insuliny spada poziom cukru i potem znowu chcielibyśmy coś zjeść, także wprowadzamy się w taką huśtawkę troszeczkę. Trudno mi powiedzieć o konkretnej ilości, co możemy, czego nie możemy zjeść. Ważne jest, żeby utrzymywać prawidłową masę ciała, stosowną oczywiście do wieku, do wysiłku, który mamy. Musimy jeszcze pamiętać o tym, że osoby starsze często tracą masę ciała, ale to nie jest taka fizjologiczna utrata wagi. To niekoniecznie jest utrata wagi, z której my się cieszymy, bo ona dotyczy zwykle redukcji masy mięśniowej. Bardzo dużo mówi się i coraz więcej o ćwiczeniach właśnie u osób starszych,
aby utrzymać jak największą masę mięśniową. Jeżeli ktoś się cieszy tylko z tego, że traci wagę, niestety w starszym wieku to się też wiąże z utratą masy mięśniowej. Wiąże się to z zaburzeniami równowagi, z trudnością utrzymania prawidłowej pozycji, a to wiąże się również z upadkami częstszymi, ze złamaniami. Także musimy to wszystko zbilansować. To, co jemy, to, ile ważymy, to, jak się ruszamy, no jest to okupione w jakiś sposób. Coraz mniej się ruszamy, ponieważ zwyczajnie jesteśmy samochodem. Wszędzie ułatwiamy sobie życie. Tak, jeździć. No tak, ale myślę, że powinniśmy więcej się po prostu starać, więcej z siebie dać. Nie da się wszystkiego leczyć tabletkami, chociaż tabletkę połyka się łatwo, ale niestety nie jest to metoda na zdrowe życie. Musimy zdawać sobie sprawę z naszych ograniczeń, z genetyki naszej właśnie, pamiętać o tym, bo wydaje mi się, że tak już abstrahując od samej cukrzycy, bardzo dużo od nas zależy, nie wszystko oczywiście, ale jeżeli spojrzymy chociażby w taki najbliższy krąg swojej rodziny, prawda, to pewne tendencje w każdej rodzinie widać. Nie jest to do końca tak, że nie mamy na nic wpływu. Jeżeli po kolei osoby są z otyłością czy z nadwagą, to warto spojrzeć na to, jak się ta rodzina odżywia, jak w tej rodzinie wygląda wysiłek, jaki to jest stosunek do tej kuchni, prawda? Jak to się wszystko tam kręci, jakie choroby w tej rodzinie występują. Jeżeli to jest cukrzyca, to warto już wcześniej pomyśleć o tym, że ja nie muszę na tą cukrzycę zachorować. Wejdę teraz słowo. Profilaktyka, tak. Pani doktor. No właśnie. Więc jak zapobiegać, żeby nie dopuścić do cukrzycy? Mamy na przykład tutaj w poradni już dwa pokolenia osób z cukrzycą. I moje pytanie często jest takie, a jak wygląda, jak zachowuje się pani wnuczka czy wnuczek i tak dalej. I czasami słyszę tak, oj, też jest już taki bardzo okrągły. I ja wtedy myślę sobie, no tak, ale to rośnie mi kolejny pacjent, tak? Czyli w tym momencie fajnie by było, żeby jednak ta komunikacja w rodzinie była taka, że wiesz, my mamy taką tendencję i my powinniśmy się pilnować. To samo dotyczy na przykład palenia papierosów. Jeżeli to też jest wróg pacjentów z cukrzycą, dlatego też do tego nawiązuję. Jeżeli widzimy, że w rodzinie pojawiają się nowotwory płuca, że jest astma, że są choroby typu przewlekła obturacyjna choroba płuc i młody człowiek w tej rodzinie też wchodzi w taki nauk, to musi mieć świadomość, że praktycznie jest na prostej drodze do tej choroby, a to się wiąże z przyjmowaniem leków do końca życia. Profilaktyki cukrzycy typu pierwszego nie ma. Jest to grupa chorób z autoagresji, podobnie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, jak różne choroby jelit, jak choroby, niektóre choroby krwi. Nie ma profilaktyki tej choroby. Natomiast jest oczywiście profilaktyka cukrzycy typu drugiego. I tutaj na pierwszym miejscu mówimy o walce z otyłością, która niestety narasta w całym świecie cywilizowanym i wszędzie tam, gdzie cywilizacja się rozwija i jest coraz większy dostęp do nowych technologii i do żywienia takiego właśnie przetworzonego. Profilaktyką jest ruch, ale również wczesna diagnostyka, bo my cukrzycę możemy wykryć już w momencie, kiedy możemy postawić rozpoznanie, ale bo są pewne kryteria, tak, są jakieś wartości glikemii, gdzie mówimy, to już jest cukrzyca albo jeszcze nie. Możemy powiedzieć, że jest cukrzyca albo jest zdrowie, ale jest jeszcze grupa, którą nazywamy stanem przedcukrzycowym. To jest nieprawidłowa glikemia na czczo lub podwyższone poziomy poposiłkowe, czyli nietolerancja glukozy, ale jeszcze nie spełniają kryteriów rozpoznania cukrzycy. I to jest świetny moment, żeby na przykład schudnąć, żeby coś zmienić w swoim życiu i żeby oddalić
wystąpienie tej choroby albo całkowicie ją odsunąć od siebie. Pani doktor, takie 5 wskazówek, cennych rad. Dla osób zdrowych? Dla osób zdrowych. Tak, dla osób zdrowych, bo kończymy tą profilaktykę. Ja myślę, że wspaniale byłoby, gdybyśmy myśleli więcej o naszym zdrowiu. Nie w takich kategoriach, żeby to nas prześladowało, tylko w takich kategoriach pozytywnych, że wstajemy rano, dobrze się czujemy i tak powinno być dalej. Jeżeli mamy jakiś problem zdrowotny, to trzeba się z nim zmierzyć. Jeśli to jest nadwaga, otyłość i konsekwencje tego stanu, czyli może to być cukrzyca, może to być nadciśnienie, może to być już choroba wieńcowa, mogą to być bóle zwykłe stawów, utrudnienie poruszania się, to powinniśmy aktywnie się tym zająć. Nie wystarczy pójść, dobrze, oczywiście trzeba pójść do lekarza i powiedzieć, że jest taki problem, ale nie wszystko zależy ode mnie, od mojej koleżanki, pielęgniarki diabetologicznej, od dietetyka. To zależy od nas samych, co z tym zrobimy dalej problemem, tak? Jeżeli zaczynają się jakiekolwiek problemy ze stawami, z kręgosłupem, nie jest to metoda, żeby się położyć, bo potem jest bardzo trudno wstać. Trzeba zacząć ćwiczyć, trzeba zacząć ruszać się na tyle, na ile jest to możliwe. Wysiłek fizyczny zaczynamy od małych kroków i on jest stopniowany. I powinniśmy sobie założyć, że 5 razy w tygodniu dla każdego z nas te 30 minut powinno się znaleźć. To jest takie absolutne minimum. Daje to sprawność zupełnie inną, daje to również poczucie takiej radości, takiego zadowolenia. Niekoniecznie musimy zjeść czekoladkę, możemy też w miłym towarzystwie, w jakimś fajnym gronie poćwiczyć. Jest to zabawa, jest to towarzystwo, jest to jakaś radość, taka prosta, zwykła. Pani doktor, jak często pani ćwiczy? Ćwiczę. Ćwiczę, staram się. Staram się naprawdę i to nie jest tak, że tylko propaguję ruch, ja go po prostu bardzo lubię. I ja wiem, że to jest w głowie, dlatego że czasami namawiam znajomych, namawiam pacjentów i jak już tak dochodzimy do takiej ściany i już nie ma żadnych argumentów, żeby mi powiedzieć, że wiesz, tu mnie boli noga, a tu dużo pracuję, a tu coś tam, to niestety ostatnie zdanie to jest takie, ja po prostu nie lubię. I tu jest problem. I tu jest problem. Także myślę, że musimy się przełamywać, musimy się zmuszać do wielu rzeczy, bo samo no nic do nas nie przyjdzie. Ale są oczywiście choroby, których nie jesteśmy w stanie pokonać zdrowym żywieniem, radością życia, różnymi takimi metodami, które są nam jakby przydane. No to oczywiście, no to jest już zupełnie inny problem, ale choroby metaboliczne, no nie powinniśmy pozwolić sobie, żeby nas tak po prostu coś zżerało z powodu naszej bierności. Dokładnie. Pani doktor, to tak jeszcze reasumując, 5 wskazówek dla diabetyków. Przede wszystkim jest to choroba, z którą możemy powalczyć. Pacjent wspaniale, żeby był świadom, że samokontrola jest tutaj praktycznie najważniejsza, że powinniśmy kontrolować nie tylko poziomy glikemii, ale również ciśnienie, gospodarkę lipidową, czyli cholesterol, trójglicerydy, że bardzo ważnym jest ruch, wysiłek fizyczny, powtarzany nie raz na jakiś czas do zmęczenia, ale w każdym tygodniu kilka razy. I to, o czym zawsze musimy mówić, można tutaj prawie, że odrębny program byłoby na ten temat zrobić, pacjent powinien umieć zapobiegać hipoglikemii, czyli niedocukrzeniom, które są bardzo przykre i które niosą za sobą powikłania. Ale temu służy samokontrola, temu służy właściwe odżywianie. Myślę, że wyedukowany, dobrze pacjent także z tym sobie poradzi.
Proszę Państwa, garść cennych rad, moc wskazówek, które prosimy sobie wziąć do serca, bo przecież zdrowie jest najważniejsze. My dzisiaj dziękujemy pięknie za rozmowę, przekazane cenne uwagi dla pacjentów i Państwu za uwagę.